Witajcie, kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Kolejnym wykładowcą na naszym wszystkim skrzydle w sympozjum polskiej fizjologiczno-medycznej będzie Krzysztof Krupka. Doktor nauk medycznych, profesor nadzwyczajny GWSP, specjalista neurologii, rehabilitacji i chorób wewnętrznych. Tematyką będzie mózg i jelita, jak mają wpływ na układ immunologiczny. Zapraszam do pana. No. Dzień dobry, dziękuję za ten awans. Się dopiero okaże, jak powiem. Proszę państwa, to tak jelita, ten temat, ja sobie chciałem, może tak, o, w ten sposób będzie lepiej. Powiedzieć, co to znaczy zdrowy mózg. Tak, temat, który mówi o tym, czy jelita i zdrowy mózg, czy ogólnie układ immunologiczny, no, chciałbym przedstawić to troszeczkę w inny sposób. A wynika to właściwie z mojej praktyki, więc pozwolę sobie tutaj przedstawić trochę własną wizję połączoną, że tak powiem, z nauką i wizjami innych naukowców, tudzież praktyką. No i od tego możemy zacząć, bo od takiego może na początku stwierdzenia, w którym mówimy o środkowym układzie nerwowym. Najczęstszym objawem chorób układu nerwowego jest ból głowy. No to najczęściej nas specjalnie jakby zmusza do poszukiwania pomocy. Oczywiście objawów jest dużo więcej, ale ten jest dość częsty, bo właściwie jest mało ludzi, których nie bolała głowa. I ogólnie kojarzymy głowę z miejscem, w którym mieszka rozum, rozsądek, myśl. Jak to się mówi, ktoś działa bez głowy, działa nierozsądnie, ale człowiek ma dwa centralne ośrodki, jakim jest serce i mózg, i w związku z tym w naszych czasach jakby dajemy w pewnym sensie pierwszeństwo układowi nerwowemu, czyli mózgowi. I to jest takie trochę, wydaje mi się, błędne podejście, ponieważ wszyscy uważamy, że jak myślisz, to jesteś tym, czym myślisz i tak dalej, natomiast zapominamy o czymś, o funkcji serca. No ja nie będę się w tej chwili rozwodził o sercu, ale w jakiś sposób to spróbuję powiązać, bo dla mnie wtedy mózg i serce i ciało stanowi pewną całość, którą ja nazywam umysłem. No bo my umysł zawsze, jak mówimy myślę, to pokazujemy tu, ale rzadko kto mówi pokazuje myślę tu, nie? Tutaj to czuję, to ja, a tu myślę. Ale generalnie ja to ja, czyli ten, co stoi przed wami, czy tutaj, co państwo siedzą. I w związku z tym najpierw sobie prześledźmy może ogólnie. Ja chciałem wyjść od tego, czym jaki jest kłopot z tymi w ogóle chorobami nerwowymi, układu nerwowego. No, najczęstszym, jaki jest najważniejszy? Na pierwszym miejscu go umiejscowiłem, starzenie się mózgu, czyli ogólnie objawem jest ogólnie demencja. Ta demencja może przybierać bardzo różne objawy. No, od tego, że zaczynamy zapominać, zaczynamy troszeczkę mieć problem z kojarzeniem, z wykonywaniem czynności takich podstawowych, zapamiętywaniem, ale co ciekawe, zawsze dobrze pamiętamy to, co było. No właśnie, a te rzeczy nie. No i staram się państwu wyjaśnić, jak zrobić to, żeby jak najbardziej zmniejszyć to ryzyko. To jest pierwsza rzecz, ponieważ choroby demencyjne, one może nie są tak strasznymi chorobami, ale generalnie są strasznymi chorobami dla rodziny. To mówiąc, jak mówił mój kolega, ta choroba nie zabija tak szybko człowieka, zabija za to rodzinę. I w związku z tym, no bo mamy dorosłą osobę, która zachowuje się jak czterolatek i o ile czterolatka możemy w jakiś sposób ustawić i rozwijać, o tyle osobę w tym wieku to raczej trudno, nie? I to jest bardzo trudne, a niestety to narasta. I dlaczego tak się dzieje? Co ciekawsze, zaburzenia pamięci, takie demencyjne choroby, obniża się coraz próg wieku. Czyli to nie dotyczy 70-80-latków, tylko zaczyna dotyczyć 50-latków, a nawet wcześniej. Dlaczego tak się dzieje? Mogę tylko powiedzieć krótko. Pierwszy postęp, medycyna przedłużyła życie. Nie, proszę państwa, medycyna nie przedłużyła życia, przedłużyła starość, a to jest różnica. I generalnie chodzi o to, i w tym jest problem socjologiczny, jest to problem, że tak powiem, ogólnie społeczny, no bo mamy coraz mniej ludzi, którzy są w stanie pracować, a coraz więcej emerytów, a tu chodzi o to, żeby mieć 80 lat i być sprawny i pracować. I dla mnie to jest wydłużenie życia.
W związku z tym wydłużenie sprawności intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej jest celem, a nie wydłużenie przy pomocy leków ludziom życia, żeby co, no brali leki i właściwie żyli tak na zasadzie wegetowali, bo tak to wygląda. No i to się okazuje, że jedną z ważniejszych tutaj rzeczy jest układ nerwowy, no bo tu proszę Państwa, no udar i krwotoki mózgu to jest już, w tej chwili to chyba już drugie miejsce, ale nie wiem, czy nawet nie wyprzedza serca. Nie? To jest przyczyny zgonów. No to jest poważne inwalidztwo, poważny problem, zawsze jest związany też właśnie z demencją. Następnie stwardnienie rozsiane, które nie jest może tak rzadko, typowe zespoły otępienne, jak na przykład choroba Alzheimera, tudzież pokrewne. Następnie padaczka, migreny, choroby Parkinsona i takie dwie grupy, które ja też sobie tutaj tak włożyłem, czyli zaburzenia osobowości i choroby psychiczne, które są w tej chwili, no jak Państwo widzą, tutaj możemy włożyć depresję, psychozy, zespoły maniakalno-depresyjne i tak dalej. I to, proszę Państwa, narasta. Niestety narasta i będę chciał Wam pokazać, dlaczego między innymi. To już nie dotyczy ludzi starszych, ponieważ stany depresyjne, stany przeładowania stresem dotyczą już nie, proszę Państwa, średniowieków, tylko dzieci. I to, dlaczego tak się dzieje, no to też postaram się w jakiś sposób to wyjaśnić, łącząc to, czym są te choroby, w jaki sposób, no bo to, co mnie najbardziej interesuje, w jaki sposób im zapobiegać, a jeśli nawet nie możemy całkowicie zapobiec, to przynajmniej zmniejszyć ryzyko. Tak, bo nie ma takiego mądrego, który powiedział, że no ja zrobię taki, na pewno nie będziesz miał udaru. No tego to bym się bał powiedzieć, natomiast mogę znacząco zmniejszać ryzyko, a w współczesnej medycynie, no mały, mimo wszystko, że się mówi dużo o profilaktyce, to jednak jakoś tak się mało tym medycyna zajmuje, bo bardziej zajmuje się chorobą, a tutaj mamy takie pogranicze zdrowie i choroba, które jest bardzo długie. Zanim objawy wystąpią, proszę Państwa, które zmuszają nas do poszukiwania pomocy, to choroba często jest zaawansowana w 80%. Niestety, a to postaram się wyjaśnić dlaczego. No i tutaj mamy takie tak krótkie trochę straszenia dla Państwa, ale to trochę potrzebne jest, żeby tak zmotywować, mobilizacja jest dobra. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, to jest demencja statystyki. To jest najwyższa we Francji, widać, że wszystko kraje wysoko rozwinięte są na pierwszych miejscach, nie? Czyli mówiąc, ta cywilizacja powoduje, że coraz częściej na to zapadamy. A tutaj mamy kraje inne i widać, że jakby mówiąc prościej, tam gdzie spada się jakość w pewnym sensie dla nas jakość życia, czyli po prostu bieda, to się okazuje, że ta demencja jest mniejsza. Może ludzie krócej żyją, może to stąd wynika, można dyskutować. Niemniej jednak chodzi o to, że płacimy cenę za co, to ja mówiłem, za starość. A starość jak zrobić, żeby starzenie było wolne? No to właśnie staram się, ten mój wykład bardziej o tym będzie, poniekąd, a opierając się o immunologię układu nerwowego i te choroby, to postaram się to wyjaśnić. No to idziemy sobie dalej. Definicja, że objawy demencji pojawiają się u osób 6% w wieku 60 lat, a 20% po 80 roku. Ja już mówiłem, że to się zaczyna przesuwać. No i w związku z tym, no coś należałoby z tym. Bo proszę Państwa, jeśli one się już pojawią, to leczenie jest bardzo trudne. Wręcz nawet niemożliwe. To tam jakieś poprawy są, to jest to ciężkie. Poszukuje się różnych rzeczy, ale generalnie, kiedy pacjent już ma, to jest jak rozpędzony pociąg, to momentalnie zaczyna przyspieszać. I właściwie leczenia, właściwie powiem szczerze, nie ma skutecznego. Można tylko tych ludzi, nie, na pewno nie farmakologicznie. Jedynym sposobem, o którym dalej też wspomnę, to generalnie jest zachowania społeczne. To jest jedyny taki element, który może to poprawić jeszcze, a powiem dlaczego. Czyli generalnie separacja ludzi, oddzielanie, zamykanie ich, to na pewno nie poprawi, tylko znacznie pogorszy. To już Państwo wiecie, a co się stało po COVID-zie? No właśnie, separacja, oddzielenie, brak połączeń międzyludzkich. No i mamy to, co mamy. I to, a wcale się to nie zmienia, tylko powiedziałbym, troszkę się pogarsza. Więc jakie są podstawowe objawy? Chcę zauważyć, że one są bardzo różne i macie na przykład takie jak problemy z orientacją w czasie i przestrzeni. Mamy następnie utratę zdolności uczenia się i to często przychodzą do mnie na przykład ludzie bardzo młodzi i oni na przykład pamiętają, ale oni są w stanie czegoś się nauczyć. Znaczy uczą się, to zaraz zapominają i próbują i to się przesuwa, bo ja już mam wielu 40-50-latków, którzy właśnie tym się skarżą. Oczywiście robimy badania, nie wykazuje to żadnych somatycznych chorób, więc jak właściwie gdzie jest problem, tak? No właśnie, jest, zanim dojdziemy. Zanik umiejętności rozpoznania rzeczy i osób, no to już jest taka poważniejsza sprawa. Zanik umiejętności właściwej oceny sytuacji, podejmowania decyzji, trudności z mówieniem, to już tak problemy z liczeniem, apatia, wahania nastroju, drażliwość, ale co ciekawe, te dwa ostatnie, agresja i lęk,
też są tego efektem. I tak samo to, czyli te emocje, które mamy w sobie, albo na zewnątrz, są jednym z objawów właśnie zaburzeń układu nerwowego. Nie tylko. I to idąc dalej, ryzyko, co zwiększa ryzyko demencji. To ja się chciałem na tym skupić. Na wszystkim się nie będę skupiał, więc sobie wytłuściłem. Państwo widzą stres i przeciążenie pracą. Wodogłowie, guzy mózgu, wszystkie choroby Creutzfeldta-Jakoba, krwiaki i tak dalej. To jest jakby domena bardziej neurologii neuropsychiatrii, psychiatrii, psychologii. Natomiast właśnie stres, o czym chciałem powiedzieć, bo my źle pojmujemy stres, proszę Państwa. Bo dla nas stres to są tak jakby, bo się stresuje, to się denerwuje. A proszę Państwa, co to jest tak naprawdę stres? Bo stres jest dobry i zły, to też tego nie lubię określenia. Po prostu stres to stres i stres jest człowiekowi w życiu potrzebny. Tylko chodzi o to, żeby stres nie był za duży, ale też nie był za mały. To jest bardzo ważne. Czyli brak stresu jest czasami jeszcze gorszy niż go nie brak. Czy Państwo, no proszę zobaczyć, przechodzicie, ludzie przechodzą na emeryturę, ile żyją i są zdrowi? Bardzo wielu z nich bardzo szybko umiera i choruje. Nagle odcina się mobilizacja, odzieje się stres, chorujemy. A czy syndrom pourlopowy Państwo też znacie? Niektórych z moich znajomych nie jeżdżą na urlopy, bo nie mają stresu wtedy. Bo spada aktywacja, to głównie związane z kortyzolem. Więc generalnie, kiedy nauczyliśmy żyć się na pewnym poziomie kortyzolu, nagle zmniejszenie może się okazać nawet niebezpieczne. W związku z tym to przeciążenie pracą i tak zwany brak pracy, można by tutaj dopisać, wcale nie znaczy, że jest korzystny. I co to jest w końcu stres? No, stres to jest to, co my uznajemy, że powoduje naszą stratę, jakąkolwiek. Jeżeli nie czujesz straty, to tak naprawdę nie masz stresu, bo czego masz się bać, skoro wszystko akceptujesz, nie? Strata, ogólnie, to jest moja własna definicja, bo to definicje mówią o tym, że jakby zasoby są moje mniejsze niż to wymagania zewnętrzne. W związku z tym, tak jest nowoczesne, oczywiście są jeszcze starsze opinie, a ja tak z obserwacji wynikam, że my się wtedy stresujemy naprawdę niedobrze, kiedy uważamy, że coś możemy stracić. No i tak jak powiedział jeden ze znanych mistrzów sztuk walk, to jest bardzo fajne, mi się to podoba, czyli Bruce Lee powiedział tak, jak tracisz pieniądze, to nic nie tracisz. Jak tracisz zdrowie, coś tracisz, ale jak tracisz spokój, to wszystko tracisz. No i w związku z tym, wszyscy Państwo chcecie spokoju? No właśnie, to dlaczego go nie macie? No między innymi dlatego, że właśnie szukacie, bo jakbyście założyli, że życie jest nieprzewidywalne i nie będzie spokojne, to będziecie i się tego przestali bać, to właśnie macie spokój. Taki paradoks. Tak jak jest z życiem i śmiercią. Jeżeli Państwo boicie się śmierci, a ktoś wam powiedział, że nie umrzecie? No nie. To co robicie? Chcecie żyć jak najdłużej, czyli wszystko robicie, żeby nie umrzeć. A gdzie jest życie? Zamiast zająć się życiem, zajmujecie się ucieczką przed śmiercią, jak ona byłaby jakaś gdzieś tam. To memento mori średniowieczne mówiło o tym, że całe życie się tego przygotowujemy i dlatego ludzie tam się tego nie bali. A my się w tej chwili boimy i proszę zobaczyć, co się wydarzyło przez ostatnie 2 lata. I jakby nikomu się nie udaje to, co przychodzą do mnie pacjenci, mówiąc, czy ja po doktorze umrę. No a ktoś panu powiedział, że nie umrze pan? No właśnie. I w tym momencie niech pan się zajmie życiem, prawda, a nie zajmie się ochroną. Bo tak jest myślenie. Jeśli zmienimy sposób podejścia do tego, to zaczynamy doceniać życie. Ale żeby to zrobić, to jak myślicie, co trzeba zrobić? Trzeba stracić. Właśnie. Jeśli nie boisz się straty, zaczynasz żyć. Bo efekt jest taki, że to jest jak z szklanką. Jeśli szklanka jest cała pełna, to co można do niej wlać? No właśnie, trzeba ją opróżnić, czyli dosłownie stracić. No i tak jest właśnie z tym stresem. No i idąc dalej, więc może taka krótka, że Państwa pomęczyć tutaj trochę troszeczkę taką wiedzą z pogranicza fizyki, ale to jest potrzebne, żeby potem to w jakiś sposób połączyć, bo pamięć jest rodzajem informacji, tylko jeżeli sobie weźmiemy, jak działa pamięć, możemy pomyśleć na 3 elementy, czyli zawsze to dotyczy, nawet komputerów to dotyczy, czyli mamy rejestrację informacji, wrażeń poprzez zmianę struktury fizycznej, przechowywanie informacji i odtwarzanie. Na różnych tych poziomach może dojść do różnych zaburzeń. Czyli możemy na przykład mieć pamięć operacyjną, która nam utrudnia na przykład takie codzienne czynności, to może być takie zaburzenie, gdzie my nie rozpoznajemy czegoś. Ale zobaczcie, jak tu wszyscy siedzą, to ja u wszystkich znalazłbym te problemy. Czasami zdarza wam się nie rozpoznać czegoś? No pewnie, czasami macie tak, że bierzesz coś do ręki i kurczę, jak to się nazywa, nie? No właśnie, to jest właśnie ta pamięć sensoryczna. Albo na przykład jakąś czynność nie możesz sobie przypomnieć, jak wykonać, więc prawdopodobnie znalazłbym to i u 15-latków. To jest jakby oczywiste, że my takie mamy zawieszenia. Kłopot się pojawia wtedy, kiedy to zaczyna być narastać.
I człowiek inteligentny, na przykład świadomy, zaczyna widzieć to, że ma z tym problem i zaczyna to ukrywać, co jeszcze bardziej pogarsza sprawę. Bo on próbuje udawać, że tak naprawdę nie zapomniał, jeszcze staje się na przykład agresywny, bo ktoś mu przypomina, że to mówił i to zaczyna być błędne koło. Nie szuka pomocy, tylko wypiera to. A to nie do końca tak działa. Więc z tym narasta to. No i co dalej? No i dalej jest tak, że informacja ogólnie i pamięć jest związana z procesem energetycznym. Jak to wytłumaczyć? Bo każdy proces energetyczny to występują siły, czyli różnica potencjałów. Jeśli zarazem informacja, występują różnice. Energetyczność i informacyjność to dwa punkty widzenia, ale jest tak naprawdę to samo. W procesach energetycznych celem jest wykonanie pracy, na przykład żarówka się pali, a w procesach sterowniczych celem informowanie, czyli żarówka jest wyłączana lub włączana. Procesy energetyczne, właśnie za których jest duża ilość energii, a mało informacji, a procesy informacyjne są, kiedy występuje dużo informacji, a mało energii. Co to znaczy? No jeśli ja chcę włączyć żarówkę, to jak pomyślałem, to jest informacja, ale to też jest energia. Ale kiedy podszedłem, ją fizycznie włączyłem, to użyłem pewnej rodzaju siły. I to kojarzymy z energią. Także pamięć, o co tu chodzi w tym, jaka jest konkluzja? Że pamięć to też jest energia. Że te procesy wszystkie są związane z duchem energii. Tylko my tego nie końca tak jakby pojmujemy, bo energia to jest, podniosę rękę, coś w ten sposób. A to nie tak. I tylko to jest napisane przeze mnie po to, żeby Państwu to uściślić. Bo idąc dalej, okazuje się, że każda komórka, czyli materia, musi otrzymywać energię oraz informacje. Tak naprawdę energię, ale widzicie, może być energia większa, czyli w postaci oddychania, jedzenia i informacja. Teraz jakbym Państwa pozbawił jakiejkolwiek informacji, to długo byście nie pożyli. To jest właśnie na tym polega między innymi ćwiczenia się. Jeśli na przykład się przestajesz uczyć, nie tworzysz nowych bodźców, to ja Ci zagwarantuję, że Twój mózg będzie zanikał, bo on i tak zanika, ale to nie ma znaczenia, bo może bardzo dużo tych neuronów zniknąć. Najistotniejsze jest odtwarzanie nowych połączeń międzyneuronalnych. A możemy to robić, kiedy dajemy informacje. Ale jak już powiedziałem wcześniej, niedobór informacji jest niewłaściwy, ale nadmiar jest jeszcze czasami gorszy. W związku z tym trzeba zachować własną wpływ, w zależności od tego, kim jesteśmy, musimy sobie znaleźć środek między tym, jakie informacje pobieramy, a jakich nie chcemy pobierać. Na przykład życie w wyimaginowanym świecie, unikanie, proszę Państwa, na przykład informacji, no to też nie jest rozwiązanie. Możesz się zamknąć, proszę Państwa, w jakimś tam lesie, nie? Ale generalnie będziesz się uwsteczniał. Bo człowiek jest istotą społeczną i dzięki temu musi odtwarzać i jakby ten mózg stymulować. Mózg to jest jak mięsień, a on się ćwiczy troszeczkę inaczej, przez informacje. I w związku z tym komórki, żeby mogły się rozwijać w ogóle i regenerować, muszą otrzymywać informacje. To nie chodzi o ilość informacji, tylko o jakość informacji. A to zaraz do tego dojdę. Czyli jeśli pozbawimy się jakiejkolwiek informacji, to bardzo szybko następuje demencja, zaburzenia, ale także proces wchodzi w podstawową rzecz, w stagnację. A stagnacja to już jest bardzo blisko śmierci. I w związku z tym, dlaczego ta informacja jest potrzebna? Bo ten zachodzi szybciej ewolucja, szybciej się uczymy. Jeśli pozbawimy, tak naprawdę się zaczynamy cofać. I niech Państwo zobaczą, że macie jakieś zawody. Tutaj większość tak ludzi jest, patrzę tak po twarzach, to tak pewnie powyżej 40 roku życia, to już pewne rzeczy macie opanowane. No właśnie, i teraz Wam się, jak macie opanowane, przechodzi, a zaraz ja pokażę Wam, jaki mózg jest leniwy. Macie to opanowane i co macie zrobić? Wiecie, czy jakichś nowych rzeczy się uczycie? No właśnie, i tutaj pytanie. Bardzo niewiele z Was się uczy nowych rzeczy. Bo mózg, jak się czegoś nauczył, to on, po co będzie się uczył czegoś więcej? My wchodzimy w automatyzmy. Ja mówię o całych procesach. Czyli generalnie, jeśli chcesz zachować sprawność mentalną, to potrzebujesz się uczyć zupełnie nowych rzeczy. Może Ci ten nauka języka na przykład, zupełnie, nie wiem, chińskiego albo, nie wiem, suahili czy sanskrytu jest zupełnie niepotrzebna. Jest potrzebna, bo wytwarzasz całkowicie nowe połączenia neuronalne. Jak poznajesz nowych ludzi, robi się to samo. I za każdym razem, kiedy robisz te nowe rzeczy, nieoczekiwane tak naprawdę się rozwijasz, co ciekawe. Oddając to w ten sposób, obniżasz entropię. Jak obniżasz entropię, twoje DNA ma możliwości regeneracji, a przynajmniej jednej rzeczy. Nie powiela błędów. Bo jeżeli dopływa za dużo energii, del informacji, to się wzrasta entropia, to pojawiają się większe błędy. Czyli wzrasta ryzyko różnych chorób. Więc co tak Państwo myślą, co jest korzystniejsze? Branie czy dawanie? Dawanie. No dawanie, ale jak nie bierzesz, to też nie będziesz dawał, bo pewnie Ci zabraknie. Czyli właściwa proporcja między braniem i dawaniem, tak najprościej. To jest konkluzja zachowania w pewnym sensie zdrowia.
równowagi. Tylko dla każdego człowieka ten punkt odniesienia jest różny. Trzeba znaleźć swój własny. Bo jeżeli będziemy chcieli włączyć normę, to norma jest stagnacją. Badania pokazują, nawet te biochemiczne, że 5% ludzi jest poza normą. A norma dla człowieka jest jakby indywidualnością. My, to, co Państwo widzą w wynikach różnego rodzaju, jest statystyką średnią. No i to powoduje, że my próbujemy dojść do tej średniej, a w ten sposób właśnie możemy się czuć gorsi, bo cholesterol jest taki, a norma jest taka, ja mam wyższy albo niższy i zaczyna się pojawić co? Stres się pojawia. Na przykład. To jest, ale to taki na marginesie przykład. No więc tak o tej entropii krótko. No, entropia to jest miara uporządkowania. I system, im bardziej jest uporządkowany, tym ma lepszą informację. Ale jeżeli się za bardzo uporządkuje, to stanie też się martwy. Nadmiar informacji, czyli wzrost entropii, powoduje wzrost ciepła i też spada jakość informacji. I to też jest droga do śmierci systemu. Czyli zachowywanie się między tymi, że tak powiem, w tym balansie jest najistotniejsze. I teraz entropia układu zwiększa się, gdy w ciele jest nadmiar energii cieplnej, a zmniejsza się, gdy nadmiar ciepła jest oddawany przez ciało. I jaki hormon, jak myślicie, pewnie Państwo wiecie, który podnosi Wam temperaturę wewnętrzną, czyli właśnie rośnie entropia. Jaki to jest hormon? Na co dzień, proszę Państwa, adrenalina i kortyzol. I to jest zasadniczy kłopot, bo właśnie on z jednej strony nas ratuje, ale z drugiej strony nas też zabija, nie? Czyli to jest broń obosieczna i umiejętność zastosowania równowagi w tych na przykład dwóch hormonach nie tylko. Ja tak wybrałem, bo Państwo znacie głównie adrenalinę i kortyzol. Ich jest oczywiście dużo więcej i one są w pewnej równowadze, o której za chwilę pokażę, ale przejdźmy sobie dalej. Więc to, co powiedziałem, że wartość informacji, jakość jest ważna wtedy, kiedy spada entropia, czyli utrzymywanie niskiej entropii, de facto niskiej temperatury, nie pogłębiania informacji na pewnym poziomie indywidualnym powoduje tak naprawdę, że utrzymujemy własną równowagę, jesteśmy zdrowi. Tak a propos, jak to zrobić? No właśnie, za chwilę do tego dojdziemy. Więc jakie są przyczyny uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego? Takie przyczyny psychoenergetyczne, jakby to nazwać, bo nie mówię o uszkodzeniu fizycznym czy jakimiś toksynami i tak dalej. To jest to, co na pierwsze jest wytłuszczone, czyli zbyt wysoki lub zbyt niski ładunek energetyczny to jest de facto stres. Procesy pobudzania i hamowania są zbyt niestabilne, czyli możemy być albo bardzo zahamowani, albo za bardzo pobudzeni. Chcę Wam tylko powiedzieć, że większość z Was tutaj siedzących myśli w kategoriach liniowych i wielu naukowców tak myśli. Co to znaczy liniowo? To znaczy, że pobudzam się, rośnie, potem chwila relaksu i odwrotnie jedzie, tak? W drugą stronę linia. Nic bardziej błędnego, proszę Państwa, to się toczy po kole. Jest to cykliczne, to znaczy w momencie, kiedy aktywuje się pobudzenie, równocześnie aktywuje się hamowanie. Niby to samo, zasadnicza różnica, bo to całkowicie zmienia podejście terapeutyczne. Rzecz polega na tym, że nie możemy zatrzymać, właśnie przez to popełniamy błędy, bo życie jest asymetryczne. I jeżeli na przykład dajemy jakąś substancję, która jest jedna, to ona wywołuje jeden ruch w organizmie. I to jest na przykład... Wiecie, czym się różni? Mówią tak, sprzedaje się witaminę C lewoskrętną. To jest oczywiście, tylko proszę Państwa, natura nie tworzy tylko lewoskrętnej, się okazuje. Stereochemia mówi, że są struktury lewo- i prawoskrętne. Prawoskrętne glukoza zabije, lewoskrętna ożywi, ale właśnie po coś to stwórca stworzył, że ten właśnie to, co nas zabija, równocześnie nas wzmacnia. I okazuje się, z punktu widzenia entropii jest to bardzo korzystne, ponieważ struktury prawoskrętne, czyli te takie śmiertelne, powodują u nas tak naprawdę odwrotny skutek. One wyprowadzają się, teoretycznie nas zabijają, stworzą nam życie. To jest tak jak rzeźbiarz, proszę Państwa, żeby zrobić coś pięknego, najpierw trzeba to zniszczyć. Więc przyjmowanie energii, każdy chce przyjmować, ale w ten sposób powiększa co? Entropię. Czyli im więcej do siebie, tym gorzej tak naprawdę, a im oddajemy od siebie, tym tracimy, ale zyskujemy coś innego. I w takich kategoriach, w związku z tym, ja kiedyś jeszcze, jak zajmowałem się bardziej biochemią, mówimy, jaka jest różnica między witaminą E, taką zrobioną sztucznie, a taką prawdziwą. Chociaż to jest jak para rękawiczek. Więc syntetyczny środek to jest po prostu jedna rękawiczka, zrobiony przez człowieka. Natura robi dwie pary. I tym się to różni. I na to się nie zwraca uwagę, bo jakby chemicznie jest to substancja bardzo podobna. Niestety większość leków to są pojedyncze struktury stereoizometryczne i dlatego one tworzą symetrię, a symetria zawsze doprowadzi do stagnacji, a stagnacja do śmierci. Stąd tak nie lubimy do końca leków farmakologicznych. One są potrzebne i moim zdaniem farmakologia jest bardzo dobra, ale w krótkim okresie czasu. Natomiast
przyjmowanie dłuższy czas, należałoby poszukiwać innych sposobów terapii, nie wykluczając tej. Można tu wspólnie wiele osiągnąć przez to, że nie wyrzuca się leków farmakologicznych, ale sami widzicie, że działania uboczne często przekraczają później skutki. Na przykład lecząc chorobę Parkinsona zaczynam od małych dawek L-dopy jako leku syntetycznego i co potem największym problemem jest to, że powstaje mi bardzo dużo dyskines, czyli tak naprawdę zaczynam leczyć głównie objawy uboczne. No i to tak właśnie jest. No i tak jakbym mógł wymieniać, to tak bym po kolei. Biorę aspirynę, która jest sztuczna, no na początku jest fajnie, ale po kilku latach albo miesiącach zaczyna się ją problemy. I tak jest z każdym lekiem. A co jak wezmę na przykład korę wierzby, jest inaczej. Właśnie tego nie ma. No właśnie. I to jest ta zasadnicza różnica. W związku z tym, tak samo jest w organizmie ludzkim, że organizm traci i zyskuje, traci i zyskuje. Jeżeli zachowuje w ten sposób równowagę i udaje mu się to zrobić, no to utrzymujemy i najbardziej swoją stabilność. No więc efektem tego jest przede wszystkim ta destabilizacja, następnie wzrost entropii, która jest konsekwencją tego. Nadmiar informacji w tej chwili jest ważny, to jest też konsekwencja tego, bo jest, chcemy wiedzieć, a ta wiedza nas po prostu zabija. Bo jest informacji za dużo. Jak Państwo sobie siądą przed internetem i wpiszecie jakieś hasło, to od razu Wam się wyświetli ile tagów. No, ktoś z Państwa wie. I teraz, jak jesteście w stanie odseparować porządną informację? Weźcie mnie, bo ja mam z tym problem już. Ja się zajmuję 30 ponad lat medycyną i ja teraz jakby im więcej wiem, tym mniej wiem. Bo jest, tu jest tysiące tego, ale ja jeszcze jakimś jestem, nazywam siebie trochę ekspertem, coś tam wiem, ale Państwo wielu nie macie wiedzy. Więc jak jesteście w stanie odseparować? I ten pisze tak, ten tak, ten tak. No, ale to wam, sam fakt to wam szkodzi. Już nie fakt, że wy wiecie, tylko szukacie tych informacji i w końcu po prostu mózg się dosłownie wam przegrzeje i już jest, i to sam jest stres tego, więc może trzeba zastosować element taki bardziej intuicyjny. Może nie trzeba tak bardzo szukać tej informacji. O, nie mówię, żeby jej nie szukać. Ale teraz informacja wam się wszędzie pcha i każdy się boi, że mu coś umknie. Nie daj Boże, nie będzie wiedział czegoś, nie? I musi to czytać. A dla mózgu to jest w pewnym sensie trochę zabójstwo. Bo musimy się nauczyć przetwarzać informacje. A to, no nie jestem w stanie w czasie tego wykładu wam wszystkiego powiedzieć, więc zostawię ten temat. Więc zbyt duża kontrola przepływu informacji jest właśnie tym, co przed chwilą powiedziałem. Przegrzewanie się połączeń neuronowych. To napisałem w cudzysłowie, bo to jest blokowanie lub brak kontaktu z pewnymi emocjami. Jak to działa? Jeżeli ja będę do pani mówił ciągle, i mówił jakieś rzeczy, to pani w pewnym sensie się wyłączy. Nie będzie, tak jak, nie wiem, po 20 minutach mojego wykładu już niektórzy z was, już ten umysł będzie gdzieś tam szukał czegoś, nie będzie, no tak, ale to jest naturalne, bo generalnie, jeśli jest duża ilość informacji, jak w komputerze, jak wykonasz za dużo operacji, to on się zawsze zawiesi. I z mózgiem jest podobnie. Jeśli masz dużą, jakby tak powiem, ilość połączeń międzyneuronalnych, to się zawiesisz, nie wiem, za godzinę. Jeśli masz bardzo dużą, to za 2 godziny. Ale jeżeli masz małą, to wystarczy ci 2 minuty, żebyś się zawiesił. Dlatego na przykład jak się wyciągnie osobę samotną, która nic nigdy nie czytała, siedzi taka i nic nie ćwiczyła, to powiesz jej 5 zdań i ona już nie wie, o co chodzi. Zaczyna, ale o co chodzi? Musi się skupić, myśleć, nie? Bo ma za mało tych połączeń. Nie jest wytrenowana. Ale same połączenia to nie wszystko. Więc jak się tworzy połączenia? Między innymi blokowanie relacyjności międzyludzkiej, spadek tworzenia połączeń międzyludzkich. To jest analogiczne. Mniej znasz ludzi, mniej poznajesz, mniej łączysz się, to co się dzieje? To ci się spada połączeń. Jaka jest cecha charakterystyczna społeczeństw zdrowych i długowiecznych, ale zdrowych przede wszystkim? Towarzyskość, proszę Państwa. Tworzenie społeczeństwa, a nikt tam nie żyje sobie sam. I w związku z tym będziemy mieli większe problemy, jeśli będziemy separować ludzi starszych, sami od siebie, nie będziemy tworzyć między sobą, no to będzie właśnie to, co przed chwilą pokazuję. Ale teraz każdy siedzi z nosem w komórce, nie? I to się zaczyna już dziać. Dlatego, jak widzicie, poprzez stagnację, depresję, właśnie zaburzenia pamięci, ludzie nie są w stanie przetworzyć tej informacji, bo nie mają połączeń. Więc co ci po tym, że ty masz dużo, przeczytałeś w necie, jak ty nie masz, masz 2 znajomych i nie masz tego nawet gdzie jakby wykorzystać, żeby to ci się uczyło, żebyś się uczył, poznawał. W związku z tym ta ilość informacji w pewnym sensie cię zabija. Powoli, ale nieuchronnie poprzez wzrost entropii. Czy jest dla Państwa jasne? No właśnie. No tak, no bo jak, no tak chyba nie powiedziała, no przekazywanie. No bo Pani naładuje, ale potem Pani musi to uruchomić. No ale kogo ma Pani uruchomić? Można mówić do ściany. To jakieś rozwiązanie, ale niestety nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ale lepsze niż nic nie mówić.
Tworzenie zbyt dużych potencjałów energetycznych w ciele, nierozładowanie traumy. Czyli na przykład, wie Państwo, jak Państwo przeżyją traumę, z reguły jest jakieś wsparcie. Z reguły. Śmierć kogoś, pojawiają się nagle ludzie, można mówić. I to można mniej lub bardziej rozładować, bo my rozładujemy traumę przez przede wszystkim wypowiadanie. Jak zaczynasz mówić, rozładowujesz ten nadmierny potencjał, który się zgromadził w wyniku braku straty. No tracisz kogoś, to jak się czujesz? No czujesz, że coś ci ubyło, więc musisz to powiedzieć, jak, a podnosi się energia, bo to jest stres. Tak działa kortyzol i adrenalina. Ale te duże traumy nie są tak ważne jak mikrotraumy, czyli życie codzienne. One się składa z takich drobnych rzeczy. A to ktoś ci coś powiedział, a ktoś ci zajechał drogę, a to cię niemiła była ekspedientka w sklepie, a to cię obsłużono nie tak, a to śmako, a to tak, a to ci mąż powiedział to, a żona ci to powiedziała, a to w pracy i tak wie pan. I to, niby to nic nie jest, a to właśnie powoduje takie ruchy. I to jest właśnie gorsze. Bo to narasta, nie? Jeśli powielamy te wzorce, a powielamy je od dzieciństwa, no to zaczyna się robić kłopot. I to nawet bardzo duży z wiekiem. Zgodnie z zasadą, czym skorupka za młodu nasiąkła, no właśnie, tym dalej, Państwo znacie. I teraz chciałem powiedzieć o tym troszeczkę mózgu, o tych przyzwyczajeniach. Tu macie Państwo fMRI, czyli to jest tak zwany rezonans funkcjonalny. I to jest tak, że to jest pisane, to jest mózg wykonuje jakąś operację, którą kontroluje. Zobaczcie, to jest jego aktywacja. Nie? Natomiast tu jest automatyczny proces. No to jest podobnie, to jaka to jest różnica. Jak mózg się czegoś uczy i kontroluje, to jest aktywny, ale jak robi automatyzm, to się prawie nie rusza. Czyli co jest dla niego korzystne? No właśnie ten proces automatyczny, on do tego dąży, żeby jak najmniejszym kosztem energii, jest to normalna zasada, proszę Państwa. Tylko rzecz polega na tym, że jak sobie ładujemy automatyzmy coraz więcej, to co, jaki skutek tego jest? Że stajemy, proszę, przede wszystkim nie chcemy się zmienić. Bo co z tego, że umysł powie tak, zmieniamy się, ale i tak mózg będzie wracał do tego samego. Dlatego właśnie ludzie ciężko, im starsi są, im bardziej przeładowani informacją, mają mniej tych połączeń, tym mózg nie chce się zmienić. I to na chwilę zmienimy, a za 3 miesiące znowu wraca. No ile takich rozmów odbyliście ze znajomymi, tu jakieś tego, no tak, od dzisiaj to ja będę tutaj szanował swoją żonę, męża, a mija 3 miesiące, wracamy do tego samego. No tak, bo to wymaga silnej woli, konsekwencji. A od czego to zależy, jak Państwo myślicie? Że jesteśmy w stanie się zmienić, znaczy może nawet nie zmienić, ale usunąć stare przyzwyczajenia, nawyki. Od Waszych nerek. Nerki, tak, od nerek, ponieważ właśnie to nerki zarządzają układem nerwowym poprzez krążenie płynów. I generalnie to powoduje, a tu już nie chcę zrobić tego skrótu, bo to jest skrót. Chodzi o to, a nerki generowane, nerki się uszkadzają przez lęk. Czyli mówiąc inaczej, człowiek nie chce się, tak mówiąc, parafrazując, i robiąc duży skrót dla Państwa, to mówiąc tak, nie chcemy się zmienić, bo się boimy. Jak się nie. Jak, a czym jest lęk? Lęk znowu jest stratą. W związku z tym, jeżeli nie boisz się stracić, pozwalasz wszystkiemu odejść, to tak naprawdę twój mózg się zmienia. I cały czas jest nowy, bo czegoś nowego oczekuje, a to czyni człowieka młodszym i zdrowszym. Czy chcieliby Państwo wiedzieć, jak wyglądać będzie Wasze życie minuta po minucie? Niech ktoś powie mi, podniesie rękę. Wszystko, do momentu śmierci. Chcielibyście? To by Was zabiło, prawda? No właśnie, ale z drugiej strony co? Chcielibyście przewidywalność, nie? Że jutro wiecie, co się stanie. Czyli sprzeczność. To w końcu jak? No to musimy założyć, że życie jest nieprzewidywalne i jeśli to założymy, że jest niespokojne i będzie tak, to generalnie mamy odwrotny efekt. Stajemy się spokojniejsi. Czyli mówiąc inaczej, przestańmy się bać stresu i straty, a efekt będzie odwrotny. To jest Wasza recepta. Widzicie, patrz, nic, dałem Wam, nic nie kosztuje, nawet nie musicie kupować żadnych ziół i leków. Ale widzicie, ale mózg nauczony pewnych przyzwyczajeń, właśnie dlatego tak, Wiśta wie, jak to powiedział klasyk, łatwo powiedzieć, ale trudniej zrobić, ponieważ mózg nie chce się nauczyć tego. Jak on się nauczył kontrolować, to on to będzie robił. I trzeba dużo wysiłku, mimo wszystko, żeby przestać kontrolować. To jest najtrudniejsze, bo chce przestać kontrolować, kontrolując to, że nie kontroluje, nie? No i tu jest też przykład, jak to właśnie się tworzy, bo to co tworzą się białka. Macie też przykład w czasie snu i w czasie czuwania. Tak mówiąc, nie wchodząc w szczegóły, chodzi o to, że w czasie snu mózg się zaczyna uczyć. To, co w dzień żeście robili, to on w nocy zaczyna tworzyć białka i uczy się tego mechanizmu. I rano staje już bam. Nie? Dlatego jakby każda Wasza czynność, czyli idzie przez 24 godziny i on potem sobie ustawia swój własny próg. Czyli mówiąc inaczej, konsekwencje Waszych działań nie są widoczne teraz, są widoczne następnego dnia.
I teraz rzecz polega na tym, że sztuka polega na tym, żeby wiedzieć, że jest pewien rytm dobowy. I ten rytm ustawia się zawsze, czyli pobudzenie, hamowanie ustawia się do naszego własnego zera. I rzecz polega na tym, że to nasze własne zero, nazwijmy to, bardzo się zmienia i efektem na przykład na tym polega, że jak pracujesz dużo, to on podnosi każdym dniem i potem obniżenie jest takie toksyczne, że ludzie mówią, jak im się obniży poziom stresu, czują się źle. To jest na przykład osoba, jak to przykładowo, przykład można podać, na przykład osoba ciężko pracująca, bo 12-15 godzin na dobę, rok, dwa, ciągle stres, napięcie, przyjeżdża na urlop, nie ma bodźca. 2-3 dni, zawał serca. To ja takich znam przypadków, wcale nie tak mało. Dlaczego? Nie ma stymulacji nagle. A organizm zwariował, bo on nie miał nagle stymulacji, nie wie, co z tym progiem zrobić. Rozumiecie Państwo? No właśnie, czyli wychodzenie ze stresu jest wolne, tak jak wypłukiwanie kortyzolu. Czyli nie można wysiąść z rozpędzonego pociągu i liczyć na to, że nic się nie stanie. Tylko jeżeli Państwo ubieracie się na emeryturę, to raczej nie powinniście przestać pracować nagle i stosować stymulację, tylko właściwie ją podtrzymywać. Jeżeli jedziecie na urlop i macie 2 tygodnie wolnego, to pierwsze dni nie leżcie i nie spędzajcie na plaży, tylko aktywnie spędzajcie, chodźcie, róbcie coś, a dopiero po kilku dniach możecie się położyć. To jest większy stres dla organizmu, jadąc na urlop pierwszego dnia, kładąc się i leżąc. Właśnie między innymi z tych mechanizmów. Bo potem się dla Was, a ile takich przypadków właśnie jest udarów, zawałów, różnych dziwnych rzeczy na urlopach? Właśnie dlatego. To jest zawsze ten sam mechanizm. On nigdy nie wystąpi w trakcie, kiedy jest stymulacja. On wystąpi, kiedy odhamujemy, czyli jakby zwalniamy sprzęgło, nie i w tym momencie coś się tam może dziać, albo nie. No i teraz idąc dalej, tak chciałem powiedzieć, teraz jakby zmierzam do meritum, Państwo, ale to tak. To jest budowa warstwowa kory mózgowej i ona ma 6 warstw. I te 6 warstw posłużyło mi jako efekt działania stresu w ciele. No, ale nie musicie tego robić zdjęć. Więc ja sobie zrobiłem taki własny model i jak on działa? Ten żółty, ten, to jest niebieski kolor, przedstawia to, co jest jakby doładowywane. Czyli mówiąc bardziej, przedstawia układ sympatyczny. Niebieski, układ hamowania, czyli nerw błędny. Czyli odhamowanie. Czyli tutaj jakby ciepło wchodzi do środka, tak jak pokazuje, a tu wychodzi. I teraz możemy sobie podzielić, w zależności co tu umiejscowimy, a nie jest to w tej chwili ważne, na różne rodzaje pamięci, tak? Więc pamięć emocjonalna, pamięć zjawisk bólowych, pamięć krótkotrwała, pamięć długotrwała, pamięć operacyjna, pamięć sensoryczna na krzyż. Po co to pokazuję? Chcę Wam pokazać, że zjawiska nie są liniowe, tylko cykliczne. Więc na przykład, co się dzieje? Na przykład pamięć zjawisk bólowych jest przeciwstawna do pamięci emocja krótkotrwała do długotrwałej. Pamięć sensoryczna do operacyjnej, ale też i łączy się z tym. To jest model w celu jasności przekazu. Ale jakie to ma na przykład znaczenie? Znaczenie ma to, proszę Państwa, że jeżeli na przykład doznaliście bólu jakiegokolwiek, nie tylko fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, to pojawiła się emocja. Emocja się pojawia wtedy, kiedy coś oceniamy. I teraz głównie powinniśmy przejść, jeśli dostałeś kijem w tyłek, i rozwrzeszczysz się i krzyczysz, to generalnie poszła emocja bólu, żalu, ale może się nic takiego nie stało. Natomiast jak ktoś cię uderzył, a ty zacisnąłeś zęby i nic nie zrobiłeś, to emocja została w tobie. I to jest niekorzystne, bo nierozładowane. I teraz o co chodzi? Jeśli taka trauma była, na przykład spowoda ból, czyli na przykład ktoś ci zmarł, tak grubo powiem, że to było wyraźne, ty nie wypłakałeś, nie wykrzyczałeś, nie powiedziałeś tego wszystkiego, ciało przeżyło pewną emocję i zamknęło to. I teraz mija kilka miesięcy, nawet kilka lat, a nawet 10 lat i to by się wydaje, że to nie ma znaczenia. I w momencie, kiedy pojawia się możliwość bólu, czyli twój mózg stwierdza, że może być to nieprzyjemnie, to ciało odgrywa pamięć emocjonalną tego zjawiska, co się stało. Czyli mówiąc inaczej, tworzy się takie błędne koło. Czyli co z tego, że my żeśmy zrobili coś tam, jak ciało cały czas będzie przeżywać to, co było wiele lat temu. Czyli będziecie pamiętać na przykład swoje traumy z jak mieliście rok czy 2 lata. Jeśli nie byłyby rozładowane, podkreślam. To się pamięta, bo jak się na przykład robi pracę z ciałem, robi się nawet masaże, ludzie nagle sobie przypominają rzeczy sprzed 30 lat. Są tacy, co nawet są w stanie przypomnieć sobie poród, nie rozumiejąc o tym, przecież podobno nie ma świadomości, ale coś jest na rzeczy. I tak samo jest z każdym tym elementem, więc ja może nie będę się nad nim rozwodził, bo to bardziej dla fachowców, ale konkludując, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, że wszystkie zjawiska są przeciwstawne i między sobą zachodzą. Nie możecie myśleć, że jak odczuliście ból, to wasze ciało
Chodzi o to, że ono zawsze pamięta, jeśli nie jest rozładowane, napięcia wszelkiego rodzaju. Więc powtarzane się zjawiska, które my uznajemy za nieprzyjazne, będą odgrywać, wam odtwarzać film często z młodości, nie? A co powoduje napięcia? Jeśli to się powtarza, no to ciało się napina. Nie? Napinają się emocje i dochodzi do stagnacji. A stagnacja, jak mówiłem, no, prowadzi do śmierci systemu. No i teraz, jakie są etapy uszkodzenia? I tutaj wchodzimy już trochę w immunologię, bo właśnie tak to mniej więcej działa. Weźmy sobie 6 warstw. Te 6 warstw możemy wyobrazić sobie nie tylko jako mózg, ale jako nasze ciało. Tak jakby 6 etapów. Ta strzałka pokazuje stresor, czyli to, co jest nieprzyjazne. I teraz pierwszy etap to jest taki najczęściej, gdzie coś wchodzi, w drugim coś już odpowiada w ciele, w trzecim następuje wymiana, w czwartym większa odpowiedź organizmu, w piątym większy bodziec z większą siłą, bo łatwiej penetruje. To tak jakbyśmy się otwierali, a ciało mocniej odpowiada. Więc im większe otwarcie, tym większa odpowiedź. Co to znaczy? To znaczy, że w miarę jak tracimy, kompensujemy sobie zdolność ochrony, to się wiąże z układem immunologicznym, na początku bodziec jest tylko odpychany. Tak jak na przykład leczymy. Jeśli mamy na przykład infekcję, typowa infekcja polega na tym, że coś mnie bierze. Tak? Czyli jeszcze nie czujesz bólu gardła, no i to jest ten moment właśnie tu. I co możesz zrobić? Możesz na przykład zastosować coś, co uwolni. No to co bierzesz? No chcesz się tylko spocić. I to wystarczy. Jeśli w tym momencie złapiesz ten moment i dasz na przykład, nie wiem, przykładowo imbir, cynamon, lukrecję, wypijesz taki koktajl, spocisz się po nim porządnie, generalnie na rano stajesz zdrowy. Ale jeżeli do tego wejdzie to głębiej, na przykład już zacznie być swędzenie gardła i czujesz, że cię zaczyna coraz drapać, to na przykład musisz dołączyć coś, co na przykład jest efedryną. Czyli uwolnić to, co jest głębiej. I ten. A natomiast jeśli tego nie zrobiłeś, no to idzie to jeszcze głębiej, nie? I wchodzi na coraz głębszy poziom. I tak działa układ immunologiczny. Chodzi o to, żeby we właściwym momencie, po objawach, zastosować właściwy środek, a nie na zasadzie takiej, że bierzemy jakąś substancję i oczekujemy, że ona coś za nas zrobi. No nie, właśnie sztuka leczenia polega na zastosowaniu danego momentu, danego leku w danym momencie. Tak jak powiedział Paracelsus. Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Wszystko zależy od dawki i od czasu zastosowania. No niestety ta wiedza troszeczkę zanika, bo my tak robimy to na oko. Zresztą nie mamy też wiedzy. Na przykład zastosowanie ziół napotnych w momencie, kiedy jesteśmy na 4. etapie, jest szkodliwe. No właśnie, bo wchodzi głębiej. Nie? W związku z tym jedno zioło możesz użyć, czy lek, w niewłaściwym momencie i zamiast poprawić, położysz pogorszenie. Ale to ja mówię, nie robię Państwu w tej chwili leczenia i wiedzy, jak to się leczy, chcę Was tylko poinformować, żebyście mieli świadomość, że używanie pewnych środków, wszystko zależy od miejsca, więc to, że Wam coś nie pomogło, albo pomogło, lub zaszkodziło, to nie dlatego, że w ogóle dla Was nie jest to lek, tylko może nie został użyty we właściwym momencie i nie należy go zaraz skreślać. Może na przykład tak. W związku z tym, wiecie sami, że czasami bierzecie coś i raz Wam pomogło, raz nie. No właśnie, bo użyliście raz we właściwym momencie, a raz nie we właściwym, a to trzeba znać swoje ciało. No i teraz przechodząc do układu immunologicznego, o co tutaj chodzi? Tak krótko z fizjologii. Układ immunologiczny jest nierozerwalnie związany z układem, bo to jest system, czyli nie można rozdzielić układu immunologicznego, układu nerwowego, układu hormonalnego. To jest jedna całość. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.